Dzień dobry. Witam wszystkich na mojej kolejnej lekcji wideo. Dzisiaj porozmawiamy o smyczkach. Jak widzicie, smyczki też są różne. To jest dla dziecka, a to jest dla osoby dorosłej. Smyczki różnią się jeden od drugiego tym, z czego zrobione jest to drewienko. To na przykład bardzo dobry smyczek i to jest Fernbuch. Fernbuch to jest bardzo twarde drewno. Po obróbce jego wyginają tak, żeby tu zjawiła się sprężyna. Widzicie? O. I od tej sprężyny zależy, jak ten smyczek gra. Najlepszy, jak ja powiedziałam, muszą być ośmiokątne. Są oczywiście takie okrągłe po prostu, ale te uważają się za najlepsze. Druga bardzo poważna część smyczka to jest losie. O, widzicie? To w losie z końskiego ogona. Trzyma się ono tu przy pomocy dwóch koleczków drewnianych. Tu wbite koleczek i tu w tej żabce, to nazywa się żabka, tu też drugi koleczek i oni trzymają w losie. Gdyby na przykład u was raptem wypadło w losie tu albo tu, nie panikujcie, idziecie do lutnika i on wam to nabije z powrotem. Może nawet wymienić w losie, gdyby ono już było wytarte. Przy tej żabce my mamy tu śrubę. O! To jest śruba. Pokazuję. Widzicie, wykręciła i teraz tą żabkę można zdjąć. Nie chcę za daleko jej zdejmować. No i śruba z powrotem. Dlaczego ta śruba? Bo widzicie, jak wisi w losie? Teraz nakręcamy. Nakręcamy. W losie zaczyna napinać się. Widzicie? O! I teraz smyczek. Jeszcze troszeczki. Jest gotowy do grania. Wtedy, kiedy on tak nakręcony na przykład bardzo dobrze skacze, bardzo dobry wydaje dźwięk i wtedy smyczek w takiej pozycji powinien być przygotowany do grania. Kiedy wy skończyli granie, trzeba tą śrubę odkręcić. O, poluzować. Widzicie? Dlaczego? Bo kiedy wy zostawiacie smyczek w naciągniętym stanie, to kroczek po kroczku ta wasza sprężyna zacznie wyprostowywać się. Trzeba, też nie panikujcie, idziecie do lutnika i on wam z powrotem zwróci temu smyczku sprężynę. Ale po co wam chodzić do lutnika, wydawać kasę, jak wy możecie codziennie po prostu odkręcić ten smyczek. Jeszcze jedna sprawa. Nie zostawiajcie smyczka i skrzypiec na krześle albo na sofie. Ktoś kiedyś usiądnie na tę skrzypce i na ten smyczek. Skrzypce można skleić, nic strasznego, ale smyczek, jak wam pęknie tu albo tu, jest do wyrzucenia. Sprężyna nie będzie już pracować. Jedynie miejsce, które nadaje się do wyremontowania, to gdyby tu na przykład pękło, to wtedy sklejacie i smyczek dalej pracuje, ale nie tu. No i do następnego spotkania. Do widzenia.